W dzisiejszym odcinku chowany, który będzie polegał na tym, że będę mógł używać kamer, aby wygrać grę. Czy uda mi się wszystkich odnaleźć? Oglądajcie do samego końca. A no i co ciekawe, w tym chowanym będzie chowała się również Ewelina. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku 50 widzów będzie się chowało, a ja będę musiał wszystkich znaleźć. Wy wiecie, co ja dzisiaj wykombinowałem, w sumie zaraz zobaczycie. Także w dzisiejszym odcinku również Ewela będzie się chować, także Ewela, czy ty się już schowałaś? Pytanie. Tak, ja się schowałam, wydaje mi się, że jest to dobra miejscówka i mam nadzieję, że wygram pierwszy raz w życiu chowanego. Także widzowie się właśnie rozbiegają i ja zaczynam szukać. W sensie dam im na to dzisiaj jakieś 5 minut. Zobaczcie, oni dopiero teraz, ja troszkę za wcześnie wybiegłam, oni dopiero teraz idą się chować. Moim zdaniem tu jest dużo miejscówek do schowania, ale są te budynki takie proste, nie ma tam żadnych dziurek albo czegoś takiego. Wiadomo, że w krzakach i w takich rzeczach będzie Rafał patrzył, a tutaj patrzcie, widzimy, gdzie on idzie i jak on będzie szedł, to po prostu będziemy sobie zmieniać tutaj na cichacza. Proszę stąd iść, to jest moja miejscówka, idź stąd. Dobra, no, ty trolu. Okej, widzowie, tak jak wiecie z tytułu tego wszystkiego, w dzisiejszym odcinku będę używać kamer. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj kamerę numer 1, mamy kamerę numer 2, kamerę numer 3, kamerę numer 4, której nam nie pokazuje, jest tak daleka. I mamy jeszcze kamerę numer... Ej, gdzie jest jeszcze jeden silos? O, tam jest, kamera numer 5. I na pewno zastanawiacie się, ej, ale o co chodzi z tymi kamerami? Ja im daję 5 minut na to, żeby się schowali, więc patrzę w ziemię. I teraz przejdziemy do tego, na czym to wszystko polega. Skina! Rafał ma takiego tam. Dobra, Rafał jest bananem, to ja już się nie mogę tutaj pokazywać. Ej, 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 kolego, idź stąd, nie, 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 zmiataj stąd. Dobra, no i to mi się podoba, że tutaj się rozumiemy, ale patrzcie, ile osób miało taki sam pomysł jak ja, albo po prostu mnie widzieli, myśleli, że ja będę chciała z nimi tu być, a nie, ja tutaj powiedziałam Rafałowi, że się będę pocić, żeby to wygrać. Witamy pana Zakrzaka, siema Zakrzak. Witam, dzień dobry. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, Zakrzak dzisiaj będzie miał dostęp do kamer, którym będzie mi streamował całą rozgrywkę, w sensie on teraz będzie podglądał, gdzie ludzie się chowają, jeśli kogoś będzie widział, będzie dawał mi znać i będzie robił jeszcze inne szalone rzeczy, także panie Zakrzaku, proszę tutaj mieć na uwadze, możesz Pamiętaj, że masz jeszcze guziki na ziemi. On ma tutaj guziki. Możesz sobie przejść na inny silos teraz. Tak, 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 tak. Także, no i cyk, zobaczcie. Przechodzę, jestem na innym. Także Zakrzak dzisiaj będzie miał fajną zabawę, a ja wrócę się i w ogóle sprawdzę, czy ja żyję. No. Dobra, żyje, jest wszystko okej. Także oni mają jakieś 5 minut. I tak, panie Zakrzaku, oglądaj tam, gdzie ktoś jest, bo zaraz po prostu będziesz dawał mi informacje, co, gdzie i jak. Ja widzę Zakrzaka tutaj. Ale słuchaj, ile ja ludzi widzę, jakie kampy niektórzy mają. To jest hit. Ej, nie gadajcie, że oni tu wszyscy ten... Ej, to jest moja miejscówka, weźcie stąd, idźcie. Gdzie kogoś masz? No słuchaj, na silosie widać dwóch gości, co się tam schowało na kamerze. Dobra. Teraz. A zmień kamerę na tą drugą, w sensie na tamtą w rogu. To powinien być... Dobra, no któryś z tych guzików u góry. No, 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 o, patrz na to, co jest grane, ile ludzi. Ale to jest śluzeckie. Raz, dwa, trzy, cztery osoby tu siedzą, albo i lepiej. Ej, jak widzicie, wszyscy tutaj przychodzą, także ja zmieniam miejscówkę i zobaczę, czy da się tutaj gdzieś wpłynąć. Tu się gdzieś, czekajcie. Wiem, ej, tutaj. Także, panie Zakrzaku, powoli kończy się ich czas, czyli mówisz, że mamy kogoś na silosie. Ja sobie przejdę i zobaczmy, czy faktycznie... Właśnie, co ciekawe, zeszli z tego silosa, zrezygnowali, nie wiem dlaczego, ale no dookoła silosa to jest tyle ludzi, że o człowieku. I nie wiem, czy mnie widać, czy nie. Ty, ale ustaw tą kamerę w dobrą stronę. Dobra, dobra, czekaj, bo ja tak psuję. A patrz tam, widzisz teraz na górce? No ludzi? Właśnie widzę. To jest hit jakiś. Oni tak sobie myślą, nie? Że nikt ich nie widzi, a tutaj cyk, kamera widzi wszystko. Także widzowie, ja mi się wydaje, że już możemy zacząć powoli szukać. I pierwsze, co sobie zrobimy, to będziemy chodzić... Dobra, dajmy im jeszcze chwilę. Dobra, tu idziemy. A jak mnie tu znajdzie, to mam przegwizdane. Ja, żeby być bezpiecznym, wejdę sobie również na kamerę. A właśnie, a gdzie ty jesteś? Na której ty jesteś kamerze? Na lewej, ja nie? Jestem na tej kamerze... Jakby ci to powiedzieć? No dalekiej, dalekiej. Bo ty jesteś gdzie? Ja właśnie do ciebie idę, wiesz? Tam patrzcie się, jak w wodzie kampi banan. Dobra, słuchajcie, ty, mamy tutaj... Darth Vader zobaczył, że się obracam. I uciekł. Oni na pewno będą mieli duże zdziwienie. Dobra, czekamy tu. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. O co chodzi? Czy Rafał już zaczął szukać? Także Zakrzak tutaj pokazuje, że pierwszych ludzi mamy gdzieś tam po lewej stronie, tak? Kolega na górce siedzi. Dobra, to w takim razie tak robimy, lecimy tutaj na górkę. Ty możesz już tam szukać tą kamerą, w sensie zmieniaj się między kamerami. Jak najbardziej. Pierwsze co, mamy tutaj gości. Ja nie wiem, jak oni sobie to... Ej, w ogóle... A, to piłka. Ja nie wiem, jak oni sobie to wyobrażali, że ja ich tutaj nie znajdę. Także mamy pierwszą osobę. Wejdźmy sobie na tą górkę. Dobra. Już szuka, dobra.
Ja siedzę teraz cicho, ja mam taką chillową miejscówkę, ale może, nie wiem, zleję się tutaj z tym. Nie będzie mnie widać czy coś. Słuchaj, jestem bardzo blisko ciebie, koło tej górki i widzę, że w bambusach kryje się dobre kilka osób tutaj obok. O, tu mam kolejną osobę, mam drugą osobę. Już sprawdzamy kamery. Ciekawe, czy na tym silosie kogoś znajdzie, na tym kominie. Dwie osoby już znalazł. Okej, okay, mamy tutaj kamerę i tu w bambusach. O kurczę, tylko tak. Jak ja tam wejdę do tego... To może być przypał, bo nie wyjdę później. Chociaż nie, mam kotwiczkę. Dobra, lecimy tam. Ej, teraz się czuję dopiero jak wszyscy widzowie, którzy biorą udział w takich odcinkach. Jak będziesz coś miał, to możesz mówić. Dobra, to tutaj gdzieś jakoś postaramy się... tak nie możemy... A podpalmy to, czekajcie, podpalmy to. Czy oni się palą? No, u mnie ogień jest, więc chyba tak. No właśnie... O, właśnie mam inną osobę. Tutaj mamy... okej, siema byku. I oni się nie podpalili. Dlaczego? Dobra, mamy tutaj jedną. Mamy... Ja tam nie mogę strzelać, choinka. Nie wiem dlaczego. Gdzieś tu jest na blisko. Idź tam, Rafał, na drugą stronę, co? 4 osoby już znalazł. 20 minut na to ma. Ej, miałam zabrać zielonego skina. Dobrze, że nie zabrałam. Nie wiedziałam, jaka to będzie mapka. Dobrze, że wybrałam czarnego, bo tutaj dużo jest ciemnych elementów. A zielonego by już totalnie było tutaj widać na tym tle. I boję się tam trochę wchodzić. Ale dobra. Nie mogę go wyeliminować. A tu jest ich więcej. Ej, no co jest z tym ziomkiem? Tam w ogóle jakieś płomienie. O co chodzi? Rafał w ogóle coś tutaj wymyślił. W ostatnim odcinku zalewał całą mapę. Ej, jestem zaraz obok niego i nie mogę go wyeliminować. To jest żart. Kamera to nagrywa i idę to z góry ująć. O, maczko. Słuchaj, mam bardzo ciekawą osobę na kamerze. Już sprawdzam. Tylko muszę tego ziomka tu wyeliminować pierwsze. Coś tu koło mnie, w ogóle co chwilę ktoś wchodzi na mnie, tutaj mnie obserwuje, ale chyba uważają, że mam kiepską miejscówkę i idą dalej. Ej, dobra, tu jest kolejny ziomek, więc po prostu go wyeliminujmy. Ale to jest wszystko potentegowane, w ogóle się nie da tego ziomka tutaj wyeliminować. Ostro się tam dzieje. Kto tak strzela? Dobra, finalnie wreszcie, widzowie, mamy go. Okej, okay, mamy kolejną osobę wyeliminowaną. I teraz tak, panie Zakrzaku. Kamera pokazuje świetną kampę u gościa, ale no raczej niedługo już tam posiedzi sobie. Na mega malu, dobrze, już tam idziemy. Patrzcie się, jak ja muszę biedna nóżkami cały czas ruszać, by mnie boleć. W ogóle ja mam jeszcze 18 minut na znalezienie tych wszystkich osób, więc dobrze by było się pośpieszyć. Jeszcze 44 osoby żyją. I gdzie to jest? Prowadź mnie tu, bo ja go nie widzę. W środku. Musisz wejść do środka na drugie piętro. Aha. I on będzie siedział przy oknie. Tak jest. A jest tu Spider-Man, to jest raz. Tak, okay. jeszcze masz u góry dwie osoby. Jeden ucieka, tak. Jeden ucieka, uważaj. Dobra, masz go. Dobra, jest kolejny. On ma jakieś niedozwolone tutaj sprzęty. Jakieś rękawice, czy co? Nie wiem, co to było, grappler? I czemu on cały czas jest przy mnie? Ja się nawet nie obracam, bo żeby mnie nie było widać. Mam gościa, ale go uchyciłem. Słuchaj, przy megamolu. Za tobą, obróć się. Okej, okay, przed siebie. Tutaj na dół, na tą kładkę na dole. Za wentylacją. Jest. Czekaj, a bo ty jesteś tą kamerą. Ej, a popatrz w drugą stronę jeszcze, w lewo. Patrzę w lewo. I na tą skałę tak samo mógłbyś w sumie popatrzeć. No tak patrzę, z tyłu nie ma, ale za to za tobą gość stoi w bambusie. Aj, te bambusy to mocno. 40 osób jeszcze zostało. Ło, biedny. I nawet dobrze mu to idzie, ale to początkowa osoba, to pewnie wszystkie z krzaków. A ciekawe jak tam banan. Nie ma banana. Także tu mamy kolejne osoby, które być może będzie znowu ciężko... No ale po prostu musimy tu do nich wejść, jest jedna. Plebobułka. No wreszcie, udało mi się. Panie Zakrzaku, czy ktoś tu jeszcze był w środku, czy nie? Z tego co widzę, w środku nie ma nikogo, ale widzę kolejną osobę. Czekaj, mam pod wodą gości jednego i drugiego. Proszę bardzo, jest dwójka wyeliminowana. O, Rafał Koksi, 15 osób już ma. I czekajcie, go będę tutaj widzieć gdzieś obok mnie. Jeszcze tu zobaczę, czekajcie, chwilę bez kamery. Bo są takie lokacje, które powinny być, no, bardzo łatwo widzialne. I czasami najprostsze miejscówki są najlepsze. Czy ty kogoś widzisz? Tak, właśnie tutaj kamera dojrzała pana na leżaku, wakacjowicza. I on jest za strefą, co tak, to ma być? Tak, on właśnie tak na emocje jakoś zbugował trochę. Dobra, to ja w takim razie wychodzę i to powinno być gdzieś tutaj. Dobra, mamy go. Nice. Monor znaleziony. Ale dla nich to musi być naprawdę fajne, że wiecie, ja tak stoję chwilę w miejscu i nagle wychodzę i jestem wcelowany w gościa, nie? To jest
mocne. I jeszcze tu zobaczę, czy pod wodą kogoś nie ma, bo tu jest trawsko. Nie ma nic. Ej, a tu mnie nie będzie widać, jedynie tam, stamtąd jak będzie wychodził. Ej, dobra ta miejscówka jednak. Jest gość. Jest gościu, tak? Tak, jest gościu. Bo nie mogłem tam wejść właśnie, w tym problem. Dobra, widzę go. Jest tu. Okej, mamy go. No już coś coraz gorzej panu idzie. Nie uwierzysz. Co się stało? Gość ma kampę. Jakbyś... No, powiem ci tylko jedno. Jest bardzo blisko ciebie. Bardzo blisko mnie. Dobra, w sumie to już sprawdziłem sobie na kamerze. Szkoda, że nie mam nic do ręki, żeby ten samą głowę mi było widać. No i udało się go znaleźć. Proszę bardzo, ciastko. Także ty tam za krzak szukaj, ja idę zobaczyć do budynków, bo w budynkach pewnie siedzą, a trzeba ich przegonić z tych budynków. Może tak by to dobrze było zrobić. Tutaj na pewno ktoś będzie u góry. Nie ma, no ja bym się tu schował. Ja w ogóle mam takie słuchawki, że ciężko, ciężko sły... O, jest gościu. Okej, Piotrula, pozdrawiamy. O, na pewno ktoś będzie tu. I mamy gościa, proszę bardzo. Płynie ktoś tu. Czy ty masz jakiś trop? Właśnie najlepsze jest to, że tak patrzę, szukam i nikogo tu nie ma. Dobra, to ja idę powiedzieć, że jest druga część tej rundy. Jeszcze 36 osób. Ja powiem im teraz, żeby oni O, jest gościu. Żeby przechodzili, wiesz? Ja powiem, żeby zmieniali miejscówkę i wtedy patrz, gdzie ludzie wchodzą. Dobrze, jest prawie połowa za nami, a ja dalej żyję. Swoją drogą ja w ogóle zapomniałem, że gdzieś tutaj się chowa Ewela i nie wiem, czy ją wyeliminowaliśmy już, czy jeszcze nie, bo ona chyba ma anonimowego. Dobra, jest tutaj żółty, siemaneczko. Tak blisko to jeszcze nie było mnie. On jest nad moją głową. I dobra, idę im powiedzieć, że czas na zmiany. Ja czuję się jak w horrorze, że się obróca tam Rafał za mną. Dobra, ja im powiedziałem, że mają zmieniać lokację, że mają na to minutę. Ja jestem tym bananem u góry, więc sam siebie teraz widzę. Ale chłop ma pewnie zdziwko, jak tam zaszedł. Jak usłyszę wodę, to mam przegwizdane. Jezus, ja mam takiego stresa teraz. Ej, ten na znak. Na molu, widzisz tego na molu? Co wchodzi? No. Ale chyba zrezygnował. Ty, ale dobra kryjówka, powiem ci, dobra. On to jakby nas słyszał, co? No, tak dziwnie. Ale tak chyba idzie do ciebie, co? I czekaj, żeby on mnie nie wyeliminował. Nie, dobra. Coś tam było widać. Dobra, minuta minęła i ja przychodzę do szukania. Panie Zakrzaku, jak widzisz kogoś, dawaj znaka. Oczywiście bambusy standardowo, tam dużo osób siedzi. Ale to myślę, że można na potem zostawić, bo oni już tam nie wyjdą, jak weszli. Ja wejdę sobie tutaj do budynku i ten namiot, właśnie, wiedziałem, że ktoś tutaj jest. Mamy kolejną osobę, pod schodami mamy kolejną osobę. Czyli na razie ja wezmę i budynki przejrzę, zobacz tam dookoła, czy kogoś masz na innej kamerze. Uuuu, nie ja, żyję dalej. Gdzie on jest? I nikogo tu nie ma koło mnie, to jest duży plus. Ej, strefa się zamknie, nie mówcie, że... Nie mówcie, że ja będę poza strefą, nie! Słyszę, jakby ktoś pływał tutaj. Jakby ktoś pływał, tak? Tak, możliwe, że siedzi w krzaku, ziomek. Myślę, że siedzi w krzaku, tak. Zaraz to sprawdzimy. Mamy pana ciastka kolejnego. Dobra, mamy połowę, większą połowę, bo jeszcze Rafał. A jest 50 osób chyba, mniej było, 47, to ponad połowę mamy. Kamera właśnie ujrzała gościa, który zmienia miejscówkę. Jest aktualnie na górze. A właśnie, bo mamy jeszcze tych gości w górach, no nie? No tak, patrzę na te góry i ogółem... Dużo osób w nich nie siedzi teraz. O, leci tam! Ja już ziewam tu z nudów. Tak mnie długo szuka. Tu kamera dwóch gości w krzaku. Do jakiegoś małego poszedł krzaka, nie? No, tam po lewej będziesz go miał. Uciekł z tego krzaka, na lewą stronę. O, ty gościu. Gdzieś tam powinien być. Dobra, mamy go. Super. Ona się tak powolniusieńko zamyka, ja cię kręcę. W ogóle patrzcie się, ile tu jest budynków. Ja jestem tu. Kolejny gościu pode mną w krzaku, dużym. A ty jesteś na środku. Ja jestem nie na środku, tylko teraz po lewa strona twoja. A, jest tam, no jest tam tak, coś. Tak, w krzaku. Pływa gość. A, widzę, mamy go. I ta miejscówka jest ciężka, w sensie ogółem to chowane jest ciężkie. No ciekawie, czy ktoś tu jest tu. Ja jakbym się schował, to bym się schował tu. I czy ktoś się tu schował? Schował się, proszę bardzo, mamy... 28 osób. Ej, dobra! A jak do finału zaraz przejdę. Ej, gdzie są ci wszyscy ludzie? Ile my tam jeszcze na tym supie mamy? 34 osoby. 34! Jak 34? No 34! Ale ja wyeliminowałem 28. A, czyli to jest zepsute, widzowie. Czyli 29 osób jest znalezionych. Kiedyś to działało dobrze, a teraz jest jakaś lipa. Co, może kamera... Zamieni się w kamerę poruszającą się po ziemi. A właśnie, ja jeszcze o tym zapomniałem. Panie Zakrzaku, proszę szukać ze mną. Tak. Proszę wejść do jakichś dużych budynków jako kamera. Proszę kamerować w środku. To zaczynamy kamerowanie.
I znowu chodzi koło mnie. Jest tu ktoś? Nie ma. Myślałem, że do kibla ktoś wszedł. Nie. Tu będzie ktoś bankowo. I mamy Midas, proszę bardzo, Oskar. I on chodzi nade mną cały czas. A, kamera, siema. Wow, kto ty? Siema. Dzień dobry. Mam, o, jest gość! Kamera, szukaj tam, szukaj czegoś. Ej, on mi się wydaje, że on cały czas jest więcej po mojej stronie niż po tamtej. Okej, okay, kamera, o kurczę, wpadła do wody. No i to wpadnięcie do wody to mi odsłoniło pięknie gościa. Ziomek jest pod budynkiem, możesz sobie to sobie na pewno na kamerze ładnie zobaczyć. A jest, tu jest. Dobra, to ja go postaram się, dobra, ja go mam, dobrze kamera, mamy to. Bum. Jak się wystraszyłam! To może być Ewelina w sumie, ale nie wiadomo. Ale się zestresowałam! Ej, patrzcie się, robimy teraz tak, szukamy i zobaczymy, czy Rafał kogoś ominie. Gość w bambusach. Okej, okay, widzę. Pytanie, mamy, czy da się go. Super. Czemu ktoś jest z kamerką? Czemu ktoś tam się... Ktoś jest jego kamerą i mu podpowiada! Ale oszust! Na górze. Dobra, widzę. Nie wiem, jak ktoś tu będzie w czerwonym. Tak! To chyba nie jeden. A może nawet więcej. Nie mogę trafić w niego! Zwiał mu! A, bo strefa się też zamyka, także będzie łatwiej. Mamy kokoska. On z kimś tu współpracuje i ktoś jest jego kamerą. A tu wszystko widać, on ma te, on by mnie zauważył jeszcze szybciej. On tak lata! To ja się tak starałam wyjść na najwyższy punkt, a on by raz przyleciał, by mnie zauważył. Okej, okay, mamy kolejną osobę. Dzień dobry. Niestety ktoś miał skina ciulowego. Dobra, słuchajcie, zostały trzy minuty, więc teraz, no, po prostu użyjemy sobie flarki. Ta osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia, wygra grę. On oszukuje. Nie, no co jest? Ej, topię się! Nie mogę wyjść. Nie żartuj. Wychodź! Płynąłem sobie pod wodę. Widzowie, to jest karma za te kamery, to jest hit. No nie wyjdę. Jak ci tam rekwizytor może? To jest za późno. Oh no, oh no. Jako widzowie, że mi karma wróciła, nie pozostało mi nic innego, jak tylko i wyłącznie odszukać wszystkich w ten sposób. Zobaczymy na kryjówki. Tu mamy jedną osobę i w ogóle gdzie... W ogóle pod schodami tutaj ja bym w życiu tu nie przyszedł, ale zobaczcie, idealna miejscówka. Tu byłem ja. Tu był zakrzak. Kolejna osoba jest tutaj. Nie wiem, czemu mi tam pokazywało. Czyli też świetna miejscówka. Następnie kolejny gość za górą. Damik w pokoju. Kafi na róże czarnej. Idealna miejscówka. No i tak naprawdę wygląda na to, że dzisiaj mamy tylu zwycięzców. Także no, ja dziękuję kamerze za pomoc, no ale nie udało się. Dziękuję. No szkoda, że się nie udało, ale następnym razem.